13 lutego prezesi Mielnickiego Centrum Medycznego Andrzej Oćwieja oraz Andrzej Sztandera wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Przedmiotem spotkania było funkcjonowanie jednostek medycznych w przestrzeni przedsiębiorczej. Po raz pierwszy Mielnickie Centrum Medyczne zaistniało na tym szczeblu podczas otwartych rozmów w sprawie problemów, z jakimi borykają się szpitale powiatowe. Jeżeli chodzi o to, bo to jest pierwsze spotkanie, to będzie cały cykl spotkań. Będziemy się spotykać w terminach różnych, ale przede wszystkim dla szpitala była to wstępna taka rozmowa dotycząca chociażby ogrzewania dla szpitala, spalarni i tak dalej. Tych wszystkich rzeczy związanych z obsługą szpitala. To jest jedna rzecz. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem i szpitalem, czyli nowe elementy, które wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówiliśmy o pewnych korektach dotyczących chociażby map potrzeb. To jest bardzo istotne, bo będą określone nowe mapy potrzeb dla całego województwa, w tym dla powiatu mielnickiego. Wtedy będziemy mogli ewentualnie kontraktować dodatkowe świadczenia, a to nam wiadomo przysporzy dodatkowych środków, jeżeli będzie tak określone to w mapie potrzeb. Następna rzecz, rozmawialiśmy o temacie bardzo istotnym właśnie o ZOL-ach, żeby pacjenci, którzy, czy to było w zasadzie pana prezesa pytanie na temat, czy wszędzie potrzebne są konkursy. Właśnie w przypadku pacjentów leżących, którzy już są w danym podmiocie, w tym momencie gdyby nie było konkursów, oni już zostają, a nowy podmiot wtedy, jeżeli będzie konkurs, to wtedy ci pacjenci na przykład, którzy są w danym podmiocie, chociażby w jakimś tam domu opieki, ten podmiot przegrywa, w tym momencie tych pacjentów trzeba przenosić do innego, kto wygrywa ten konkurs. Tak jak już wspomniałem na początku, będziemy to kontynuować. Mam nadzieję, że to bardzo szybko się odbije jakimiś dodatkowymi czy kontraktami, czy ewentualnie różne rzeczy, bo mówimy również też o inwestycjach, bo cały czas dotyczy tych 2 miliardów złotych, które są na szpitale powiatowe na inwestycje dla całej Polski. Mam nadzieję, że również te nasze tutaj informacje, jakie przekazywaliśmy, też gdzieś odpowiednio zostaną zanotowane i będziemy później to realizować. Prezesi Mielnickiego Centrum Medycznego prowadzili również rozmowy z parlamentarzystami oraz wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim. Dzisiaj w Sejmie gościmy na zaproszenie przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Rozmawiamy głównie o problemach związanych ze służbą zdrowia, co się łączy, jeżeli chodzi o ten temat. Podczas spotkania oprócz parlamentarzystów zasiadających w Komisji do Spraw Wsparcia Przedsiębiorstw uczestniczyli dyrektorzy poszczególnych NFZ-ów, między innymi Zbigniew Terek, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału NFZ. Rozmawialiśmy o sprawach ważnych, bo służba zdrowia jest ważnym obszarem, na którym się skupiamy. Nasz szpital, Mielnickie Centrum Medyczne, boryka się, jak wiadomo, z wieloma problemami, nad którymi się należy pochylić. Pochylamy się rozmawiając właśnie na ten temat dzisiaj w Sejmie. Ważną rzeczą, która dzisiaj miała miejsce podczas naszej wizyty w Sejmie, przed jeszcze spotkaniem parlamentarnego zespołu, w którym uczestniczyliśmy, mieliśmy spotkanie z prezesem Oćwieją, z panem ministrem Cieszyńskim, któremu zasygnalizowaliśmy pewne problemy, którymi się boryka MCM. Zaprosiliśmy oczywiście pana ministra do złożenia wizyty w naszym szpitalu. Na posiedzeniu zespołu parlamentarnego Dolny Śląsk był reprezentowany również przez dyrektora Dolnośląskiego NFZ Zbigniewa Terek. W trakcie spotkania poruszaliśmy kilka ważnych aspektów funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Z jednej strony mówiliśmy o otoczeniu prawnym, jego zmienności, o konieczności uproszczenia pewnych procedur i stabilizacji przepisów legislacyjnych. Z drugiej strony poruszaliśmy też kwestię niedoboru kadr medycznych i możliwość uwolnienia rynku dla pracowników medycznych spoza granicy naszego kraju, tak aby zabezpieczyć te niedobory medyczne, z którymi w tej chwili się borykamy. To są jedne z ważniejszych problemów, z którymi spotykają się osoby prowadzące zakłady opieki zdrowotnej. Poruszano również problemy
innej wagi, ale takie, które na przykład dotyczą również szpitala Milickiego. Akurat jeden z większych szpitali poruszał problem dotyczący zagospodarowania odpadów medycznych i kosztów w związku z tym ponoszonych, czy całej procedury powodującej wyłonienie usługodawcy odbierającego odpady medyczne i z tym związane problemy. Mam tutaj też tu wiedzę, że w przypadku akurat szpitala Milickiego ten problem jest dosyć ważki, bo wzrost kosztów zagospodarowania odpadów wzrasta kilkukrotnie w stosunku do tego, co było historycznie. Więc poruszano różne aspekty funkcjonowania, ale ten, na których najbardziej się skupiano, to jest otoczenie prawne, stabilność tego otoczenia prawnego, uproszczenie procedur sprawozdawczych, jak również i zabezpieczenie czy otwarcie zawodów medycznych tak, aby przeciwdziałać zapaści związanej z niedoborem kadr medycznych.